Olchow. Tak nazywała się niemiecka wieś w latach 20. ubiegłego wieku. W tej okolicy ówczesne władze dokonują próbnych odwiertów. To właśnie one zadecydowały o tym, że nowe, głębinowe ujęcie wody powstało tutaj. Budowę stacji rozpoczęto w 1928 roku. Otwarto ją w 1929, zaledwie po 11 miesiącach budowy. Stację wodociągową zaprojektował berliński architekt Maltritz. Stacja ujęcia wody pitnej działa do dziś. O jej historii porozmawiamy z pracownikami z WIK-u. Mówi pan, że Niemcy tutaj przyjeżdżają. Przyjeżdżają. Patrzyli na to, bo to oni tak trochę patrzyli jak na swoje, no prawda? No to zostawili jednak, nie? Znaczy, nie wiem akurat, czy ci ludzie, którzy tutaj byli, byli związani bezpośrednio z tą stacją, ale bardzo im się podobało, naprawdę bardzo im się podobało. Aż bili brawo. No po wojnie no Niemcy zostawili bardzo dużo urządzeń, na przykład kopalnie, elektrownie i ze sprzętem, który no, Polacy sobie nie dawali rady. I było też tak, że ci Niemcy zostawali przez jakieś parę lat, żeby obsługiwać, tak, żeby pracować w tych zakładach, żeby nauczyć polską obsługę do konserwacji, do eksploatacji tych obiektów. Na obiekcie znajduje się 12 studni głębinowych i ze studni woda jest tłoczona dwoma rurociągami na stację filtrów. O, i to jest właśnie aereacja, czyli napowietrzanie wody. Proszę tak mówiąc, obrazowo jest rozpryskiwana, żeby ją napowietrzyć. No i następnym etapem jest, woda, która była napowietrzona, spływa do zbiornika wody surowej. Tutaj właśnie się odbywa proces w sumie chyba najważniejszy. Woda jest oczyszczana, czyli przechodzi przez odpowiedni układ, taki drenaż. To jest oczko, nasze oczko w głowie. Tak, tak. Dbają. To jest hala pomp, tak jak pani się zapytała. Nazywamy to halą pomp. To agregaty, to jest właśnie konsola obsługi. Tak. Można tak to mówić. Wszystkie parametry, amperaż, kilowaty, ile herców, no całość. Kiedyś oczywiście były, no to jest od razu na trzy, bo tu kiedyś były trzy takie agregaty, znaczy oczywiście nie za mnie, ale wiem, że były. I tutaj były przełączenia, drugi agregat. Start tej maszyny odbywa się poprzez puszczenie powietrza na te koło. Zaczyna cały mechanizm pracować. To jest naprawdę agregat. Ponoć jeszcze w Łodzi znajduje się taki jeden. Właśnie jest, jak go uruchamiacie? Nie. On jest cichszy jak na przykład agregat Wola. Ja tyle lat to widzę i za każdym razem jak widzę, jak to chodzi, to normalnie w człowieku takie jakieś aż dreszczyk przechodzi. No. Także jeszcze pamiętam, jak jeszcze byłem młodszy, to takie koło zamachowe leżało tam przy płocie, to żeśmy się w nim bawili. Nie? Ojciec też pracował w wodociągach, nie na tych wodociągach, no ale przyprowadził mnie tutaj, no to już bardzo mi się podobało. I podoba mi się do tej pory. No myślę, żeby ta placówka została w takim stanie, żeby ją zostawić w takim stanie, jak ją widziałem od początku, bo ona cały czas przez te 25 lat jest, wiadomo, wszystkie sprawy tam związane z technologią się zmieniają i tak dalej. Ale ogólnie to wygląda tak samo. I tak bym chciał, że odchodząc na emeryturę, żeby to tak zostało. Żeby następni to przyjęli. Żeby to było, żeby świat mógł to zobaczyć. O. Dzięki dbałości pracowników zakładu, wodociągów i kanalizacji, kompleks ten nie utracił swojego pierwotnego charakteru. Przekraczając próg tego miejsca, z łatwością możemy się zgubić w atmosferze sprzed 90 lat. Do zobaczenia za 2 tygodnie.